Narodowe czytanie to polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie. W tym roku mogliśmy wysłuchać dramatu Juliusza Słowackiego. 13. edycja 12 lat temu zapoczątkował tą akcję społeczną prezydent Bronisław Komorowski. Przypomnę, że wtedy czytaliśmy pana Tadeusza, Adama Mickiewicza. I tak właśnie przez te 12 lat wspólnie spotykaliśmy się tutaj w bibliotece i w tym roku po raz 13, tym razem wspólnie z Kołobrzeżanami przeczytamy dzieło, wielkie dzieło Juliusza Słowackiego, Kordian. A czytali prezydent miasta, pracownicy biblioteki, mieszkańcy zaprzyjaźnieni z placówką, a także Wojciech Kowalski, aktor Bałtyckiego Teatru Dramatycznego. Zaraz jakaś trwoga padła mi w usta, potępienie czynu. Była to dla mnie posępna przestroga, bym wnet gasił myśli zapalone. Dziś gardzę głupią ostrożnością gminą, gardzę przestrogą. Zapalam się, płonę jak kwiat liściami w niebo otwartymi. Chwytam powietrze, pożeram wrażenia. Myśl Boga z porów wyczukuje ziemi i kładzę pytam o iskrę podmienia. Ten staw, odbite niebo w sobie czuję i myśl nieba błękitem. A cicha jesień, co drzew trzęsie szczytem, co na drzewach liście truje i różą rozwiewa czoła, podobna do śmierci anioła, ciche wyrzekła słowa do drzew. Gięcie drzewa. Jak co roku wydarzenie przyciągnęło do biblioteki przede wszystkim miłośników literatury. Jestem turystką, jestem w Kołobrzegu przejazdem. Zobaczyłam kilka dni temu ogłoszenie i pomyślałam sobie, że na pewno wykorzystam wolny czas na to, żeby tutaj przyjść. Korzystałam, jestem nauczycielką i mieliśmy narodowe czytanie w szkole i tam były akcje organizowane już od kilku lat. Bardzo chętnie przyjeżdżam tutaj na to czytanie wielokrotnie. Teraz na przykład specjalnie z Wolina przyjechałem, tylko na ten weekend właśnie na czytanie. Bardzo dobra inicjatywa, która przekazuje, mam nadzieję, zwłaszcza młodemu pokoleniu naszych polskich wieszczy. I przyznam się pani szczerze, że tak jak osobiście jestem obyty z mediami, z występami publicznymi, to teraz stresuję się strasznie, mam wielką tremę, tak jakbym pierwszy raz po prostu występował publicznie. Ale warto, warto. Dłuższy fragment czytania nadamy dzisiaj w bloku programów po wydarzeniach dnia.